Zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Ile sześciennych kostek o krawędzi 1 cm potrzeba do zbudowania sześcianu o krawędzi 7 cm? Więc mamy takie kosteczki malutkie, w których krawędź ma długość 1 cm, czyli mamy 1 cm na 1 cm na 1 cm. I teraz mamy zbudować sześcian o krawędzi 7 cm. Więc potrzebujemy tutaj 7 kostek, kolejnych 7, kolejnych 7, kolejnych 7, kolejnych 7, tak, następne, ile już mamy, zobaczmy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli mamy na razie 7 na 7, zobaczcie, tak jak tu jest 1 na 1, teraz mamy 7 cm na 7 cm, jeszcze nam do góry brakuje 7 warstw. Więc ponownie musimy dokładać kosteczki o krawędzi 1 cm, bo trzy wymiary muszą wynieść po 7 cm, czyli możemy powiedzieć długość, szerokość i wysokość. Tu już nam się trzecia warstwa zakłada, a tych warstw mamy mieć również 7, więc chwileczkę to trwa. Bo przypominam też, że objętość w ogóle takiej bryły sześcianu to jest długość razy szerokość razy wysokość, czyli trzy wymiary nam są potrzebne. I żeby policzyć, ile takich kostek potrzeba do zbudowania sześcianu o krawędzi 7 cm, trzeba będzie pomnożyć te trzy liczby, czyli długość, szerokość i wysokość. To już nam się chyba przedostatnia warstwa układa. Tych klocków jest strasznie dużo i już mamy ostatnią, siódmą warstwę. Powpisujemy sobie liczby, które będą nam określały długość, szerokość i wysokość tego sześcianu, więc długość wynosi 7, szerokość sześcianu również 7 i wysokość sześcianu również 7 cm, tak? Czyli po ile kostek jest tutaj na dole? Na dole mamy 7, czyli długość to 7 kostek, szerokość również 7 kostek i wysokość również 7. Więc wystarczy teraz pomnożyć 7 razy 7 razy 7. Oczywiście 7 razy 7 to jest łatwe, bo to jest 49, ale musimy pomnożyć jeszcze przez jedną siódemkę. To wykonam działanie sposobem pisemnym, tak? No i teraz 7 razy 9 to jest 63, 3 na dół, 6 do góry. 7 razy 4, 28 plus 6, 34, więc wyszło nam 343. W związku z tym możemy podać odpowiedź, że do zbudowania sześcianu potrzeba 343 sześcienne kostki. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.